Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj powiem o tym, bez czego absolutnie nie może udać się katolickie wychowanie. Dzisiaj powiem o tym punkcie, który jak doświadczenie, wieloletnie doświadczenie pokazuje, jeśli on jest, to wychowanie uda się. To człowiek stanie się wolnym i silnym człowiekiem. A jeśli go zabraknie, to najprawdopodobniej to się nie uda, chociażby wiele innych dobrych rzeczy tam było. Zapraszam. Czymże jest ten jeden konieczny aspekt, to unum necessarium, cytując Pana Jezusa, to jedno konieczne. Obecny rektor naszego seminarium kapłańskiego w Salzkofen, a wieloletni rektor różnych naszych szkół, powiedział mi, gdy był tutaj w Polsce z wizytą, że właśnie jest taka jedna rzecz, która w jego doświadczeniu, w jego latach praktyki pokazała, że jest absolutnie kluczowa i która jest decydująca w wychowaniu młodego człowieka, w tym, czy on pozostanie przy prawdzie, przy wierze, czy będzie dalej praktykował cnoty i faktycznie, czy stanie się tym wolnym i silnym człowiekiem, który będzie w stanie pośród tych wszystkich zagrożeń, pośród wielu kryzysów osobistych i tych wielkich światowych, będzie w stanie pozostać przy Panu Jezusie, a więc pozostać przy prawdzie i będzie w stanie o tą prawdę walczyć do nieba, w ten sposób zdążać. Kluczowym elementem jest, według tego naszego księdza, rektora, księdza Schreibera, jest więź z Panem Jezusem, jest osobista więź z Panem Jezusem, którą ten młody człowiek musi wytworzyć właśnie w młodym wieku. Ksiądz rektor wskazywał na to, że nawet jeśli wypracujemy wiele bardzo dobrych nawyków, nawet świadomych, czyli prawdziwych cnót w młodym człowieku, to i tak w obliczu potężnych kryzysów, jeśli on nie nawiązał prawdziwej, osobistej relacji z Panem Jezusem, to nie wystarczy, to będzie za mało. Natomiast nawet człowiek, młody człowiek, który sprawia w szkole problemy, który wydaje się, że nie zapanował nad sobą, nad swoimi umiejętnościami, nad swoimi władzami swojej duszy, ale udało się to wypracować, tą więź z Panem Jezusem, to doświadczenie pokazuje, że on z czasem nadrobi zaległości i w obliczu kryzysów to właśnie on się ostanie, a nie kto inny. Cóż to znaczy, ta osobista więź z Panem Jezusem? Chodzi o to, żeby ta religijność nie pozostała tylko na poziomie powtarzania jakichś czynności, żeby nie tylko wyrobić nawyk, że idę na mszę świętą, że zachowuję przykazania. To jest potrzebne, wyrabianie nawyków, tak, ale że to nie jest jeszcze sedno sprawy. Sednem sprawy jest to, żeby człowiek realnie osobiście kontaktował się z Panem Jezusem, a to odbywa się przede wszystkim poprzez modlitwę. Poprzez modlitwę, która później musi przepełnić właśnie czynności liturgiczne i całe życie tego młodego człowieka. Jeśli to się stanie, to zaległości nadrobi, błędy naprawi, kryzysy przetrwa. Jak to robić? Jak to robić, żeby młody człowiek nawiązał tą osobistą relację z Panem Jezusem? Tutaj podaję propozycję działania, propozycję, którą też staram się u nas w naszej szkole stosować. Mianowicie, uczmy młodego człowieka modlitwy myślnej. Uczmy go, nawet nie chcę używać słowa rozważania, bo może to być słowo trochę nieadekwatne. Bardziej mam na myśli nawet kontemplację niż rozważanie. To znaczy nie tyle mam na myśli rozważanie Bożych prawd, co jest jak najbardziej potrzebne, co właśnie kontemplację, proste spojrzenie na Pana Jezusa, a chyba najbardziej adekwatnym pojęciem będzie modlitwa myślna. Uczmy młodego człowieka modlitwy myślnej. Można zacząć naprawdę od wieku dziecięcego już. Jak to robić? Bo to może brzmieć tak trudno. O, jak to się uczyć? Ja sam nie umiem dobrze rozważać, a tutaj mam uczyć dziecko modlitwy myślnej. Jak to robić? Moim zdaniem jest prosta metoda, która może faktycznie zadziałać nawet w przypadku małego jeszcze dziecka i później może przetrwać spokojnie w czasie dojrzewania i prowadzić tego młodego człowieka do prawdziwej, osobistej relacji z Panem Jezusem. Jak uczyć takiej prostej modlitwy myślnej? Uczmy młodego człowieka, żeby nawet codziennie w trakcie modlitwy wieczornej, wspólnej modlitwy wieczornej, zróbmy taką kontrolowaną, może powiedzmy, kontrolowaną modlitwę myślną z dzieckiem. Uklęknijmy i powiedzmy teraz w myślach naszych podziękujmy Panu Jezusowi za ten dzień. Teraz w myślach powiedzmy Panu Jezusowi,
o tym, co nas szczególnie tego dnia ucieszyło, co nas bardzo zabolało, czego się boimy na przyszłość, a czego bardzo oczekujemy. Powiedzmy Panu Jezusowi o tym, co naszą duszę porusza. Moim zdaniem to jest świetny początek modlitwy myślnej. Można właśnie dziecku podpowiadać, i to może trwać tylko kilka minut, chociażby to te 2 minuty w przypadku małego dziecka, żeby ono w ciszy starało się mówić Panu Jezusowi o tym, co tam w jego dziecięcej duszy gra. Jeśli człowiek się tego nauczy, jeśli człowiek nauczy się w ten sposób modlić, to naprawdę do prawdziwej, głębokiej kontemplacji nie jest już daleko. To jest świetna modlitwa, bo ona z jednej strony uczy nas refleksji nad naszymi emocjami, co już jest bardzo dobrym aspektem, bo ważne jest, żebyśmy wiedzieli, jakie emocje nami poruszają, bo to uczy nas je dostrzegać i odpowiednio umiejscawiać. Bardzo niebezpiecznym jest, gdy człowiek zupełnie nieświadomie podlega emocjom takim i nie do końca wie, jak one działają. Gdy o nich mówimy Panu Jezusowi, to jesteśmy ich już świadomi, uświadamiamy je sobie, jednocześnie przedstawiamy je Panu Jezusowi, pokazujemy je właśnie tam, gdzie powinniśmy je pokazywać i prosimy Go o to, żeby On pomógł nam z nimi sobie poradzić, zapanować nad nimi, okiełznać może jakąś nieuporządkowaną radość, a z drugiej strony zapanować być może nad jakimś smutkiem czy strachem. Moim zdaniem jest to naprawdę świetna, bardzo prosta metoda do tego, żeby dziecko już nauczyć prawdziwej modlitwy myślnej. Można z czasem wydłużać tą modlitwę myślną i bez wątpienia właśnie można zacząć od bardzo krótkiej, z czasem może ona być troszeczkę dłuższa, może być z czasem 5-10 minut. Nie przesadzałbym, bo to nie o to chodzi, żeby człowieka od razu wcisnąć właśnie w jakąś zakonną kontemplację godzinną albo nawet półgodzinną, tylko raczej, żeby nauczyć tego, wyrobić nawyk prezentowania tego, co porusza naszą duszę Panu Jezusowi, rozmawiania z Nim o tym, poświęcania Jemu tego wszystkiego. Można po chwili powiedzieć również właśnie teraz, podziękujmy Panu Jezusowi za tą modlitwę, zastanówmy się, czy dobrze ją przeprowadziliśmy, jeśli nie, to przeprośmy, jeśli tak, to podziękujmy, prośmy o to, żeby następnym razem poszła ona jeszcze lepiej i żeby Pan Jezus dał nam tą siłę do tego, żeby dalej Boże przekazanie wypełniać, żyć zgodnie z Jego wolą. Myślę, że naprawdę każdy rodzic może w ten sposób nauczyć swoje dziecko takiej prostej modlitwy myślnej. I naprawdę wierzę w to, że to może przynieść wielkie owoce. Ja staram się w ten sposób uczyć modlitwy naszych sodalistów i mam wrażenie, że to faktycznie działa na tyle, na ile później udawało mi się z nimi jakoś prywatnie ich podpytać, czy to faktycznie działa, czy mają wrażenie, że taka modlitwa funkcjonuje. I raczej spotkałem się tutaj z pozytywnymi sygnałami. Moim zdaniem jest to świetna metoda również dla osoby dorosłej. Jeśli nie mamy wiele czasu, mamy tylko kilka chwil na modlitwę, to bez wątpienia jest to piękny rodzaj modlitwy, prawdziwej modlitwy myślnej, która naprawdę moim zdaniem wiele w życiu może zmienić i może sprawić, że właśnie nawiążemy i my, i dzieci, i młodzież, nawiążemy prawdziwą relację, osobistą relację z Panem Jezusem, która później przepełni nasze obowiązki, która sprawi, że ten udział w liturgii również będzie inny, że człowiek będzie w stanie więcej z niej zaczerpnąć, więcej zaczerpnąć Bożej łaski, a która da siłę do tego, żeby pośród wszystkich problemów, kryzysów, walk, życia wytrwać dobre owoce, przynieść Panu Jezusowi, służyć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.